zbliżać Polskę do socjalizmu. To święty obowiązek każdego członka partii. Więc jesteśmy z Jackiem, z Moniką na pikiecie CZT 94 i żółtych kamizelek. Jest w tej chwili godzina nocna, jakieś 30 minut po północy mniej więcej. No i niedługo, więc zebraliśmy się tutaj w gronie jakichś 300 osób. Są takie trzy główne elementy. Są żółte kamizelki, jest CZT, ale jest też nowy element, czyli właśnie pracownicy bez papierów, głównie czarni, więc jest tutaj bardzo dużo czarnoskórych. To różni tą demonstrację od tego, co się dzieje na demonstracjach żółtych kamizelek. Więc ogólnie mamy w planach zablokować targ żywnościowy Rungis, który dostarcza żarcie do całego regionu paryskiego. A więc świeże ryby, świeże mięso, świeże owoce, świeże warzywa. Wszystko to w nocy jest ładowane na ciężarówki i jedzie do Paryża. A dzisiaj będziemy blokować, więc właśnie z czterech bramek. Z czterech bramek dwie będą zamknięte. No więc wchodzimy na ulicę i niedługo będziemy rozpoczynać blokadę. Jest nas sporo, jakieś 300 osób. Bałem się, że w nocy to nikt nie przyjdzie, a jednak frekwencja dopisała. Póki co policji nie ma. Więc towarzysze, zaczynamy blokować marsze międzynarodowe, targ międzynarodowy Rungis. Jest nas tutaj chyba z 1000 osób. Są żółte kamizelki, jest CZT, akcja organizowana przez CZT 94, CZT Departament Val-de-Marne, mój departament. Coś tam się pali. No i są żółte kamizelki. No i jest też nowy podmiot do tej pory niewidoczny, czyli pracownicy bez papierów. Więc jest tutaj sporo właśnie ludzi z innych krajów, właśnie migrantów czarnoskórych pracujących we Francji bez papierów. Więc dowodzi, że czuć gaz, ale ten gaz to CZT rozpuściło. Więc plan jest taki, widzicie, tutaj są cztery, tak jak zrozumiałem, nie wiem dokładnie jaki jest tam ich plan. Więc tutaj jest cztery przejazdy dla ciężarówek. No i mamy przepuszczać samochody osobowe. A jeśli chodzi o ciężarówki, to mają być blokowane. Więc jest 30 minut po północy. Luty, 5 luty 2019 roku. Strajk, CZT i żółtych kamizelek. Więc możecie tam właśnie zobaczyć towarzyszy czarnoskórych, niewidocznych specjalnie na demonstracjach żółtych kamizelek, ale widocznych tutaj. Znowu zgubiłem Monikę i Jacka, ale na pewno się jeszcze odnajdziemy. O, więc przyjeżdża autobus nie jest blokowany. Widzicie, jest ten. Więc zobaczcie, przypominam, że jest noc. Jest w tej chwili 30 minut po północy, może troszkę później. Ja dzisiaj pracowałem do godziny 20, jutro też będę pracował.
Więc przyjechać tutaj po ciężkiej pracy w chłodni to nie jest tak łatwo, no, zarwać noc. Ale nie jestem sam, jest nas 1000 osób tutaj w tej chwili. No i widać, no, że ludzie naprawdę są zdeterminowani do tego, żeby walczyć z Macronem, walczyć z neoliberalizmem, walczyć z tym wszystkim. Jest atmosfera święta, policji nie ma. Póki co... No... Optymistyczne jest to, że podobne akcje mają w tej chwili być w całej Francji, no. Cała Francja ma walczyć. Więc nawet jeśli policja się szykuje na to, żeby tłumić protesty, to... No a tutaj hymn żółtych kamizelek. Macron, de patron, on va te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on va te chercher chez toi. Więc towarzysze, opuszczamy blokadę Rungis tego tutaj, rozdzielamy się, tutaj zostaje duża grupa, a my idziemy z jakąś mniejszą grupą blokować jakieś inne, blokować coś innego. Więc chcieli setkę ochotników blokować coś innego, to się zgłosiliśmy. Po prostu, no bo tutaj już się robi nudno. Jesteśmy tutaj już półtorej godziny, więc tutaj już żeśmy wyczerpali repertuar. Zobaczymy, co się będzie działo na innej blokadzie. Więc przechodzimy przez Targ Rungis do jakiegoś innego miejsca, innej blokady, ale zamiast iść naokoło, to przechodzimy przez sam targ. Więc są tutaj różne hale produkcyjne, jakieś różne ciężarówki, a my robimy nielegalną akcję i przebijamy się przez środek. Więc... Ej, tam jacyś ochroniarze chyba się włączyli. Tak? Oni też są? Nie. Coś tam przyblokowali. Ja im coś powiem. Jest, wiesz, kodydiontologia. Więc przeszliśmy przez tamten właśnie, przez ten rynek. Widzicie, tutaj ludzie wchodzą pod ten, my już weszliśmy. I teraz będziemy zaraz blokować tamten wjazd. A tutaj są ludzie z CGT. Więc to był taki długi marsz. Rozdzieliliśmy się i w ten sposób możemy blokować port Rungis już nie z jednej, ale z dwóch stron. Więc sytuacja się troszkę zmieniła. Zostaliśmy zepchnięci przez policję, odepchnięci bezpośrednio od tamtej blokady. No ale sobie stoimy na moście. No i cały czas blokujemy, tylko troszkę dalej. Gendarme ou bien police.